Pan prezydent Jacek Meichrowski w ostatnich wyborach zapowiedział, że miasto Kraków oprócz obowiązkowych dowozów dzieci niepełnosprawnych od 5 roku wzwyż i dowozów dzieci, których szkoła jest oddalona więcej niż 3 lub 4 km w zależności od wieku, będzie także miasto oferowało dowóz dzieci niepełnosprawnych 3 i 4-latków. Ten dowóz nie jest obowiązkowy. Prawo nas do tego nie obliguje. Gmina może, ale nie musi tego robić. Nasze miasto zdecydowało się, żeby to robić. Na ostatniej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w tym zakresie. Szacujemy, że rocznie będzie nas to kosztowało około 400 tysięcy złotych. Rozwiązanie wchodzi w życie od września 2019 roku. Wnioski można składać do nas, do Wydziału Edukacji. Potrzebne jest tylko zaświadczenie rodziców o potrzebie kształcenia specjalnego.